Cześć wszystkim, witam Was ponownie. Trochę tak znowu dzisiaj będę teoretyzował, natomiast o tę teoretyzację zostałem poproszony przez takich moich dwóch znajomych, których no, trochę zaniepokoiła sytuacja, którą mamy w tym mieliśmy w tym momencie, w związku z tym, że nasi dwaj wschodni sąsiedzi no, prawie się wzięli za głowy, tak? Tutaj wiadomo, co się działo w ostatnim czasie, że Rosjanie zgromadzili trochę wojska przy granicy z Ukrainą. Natomiast zapytano mnie w trochę takim innym kontekście. Bardziej właśnie w kontekście ewakuacji, w kontekście, gdybyśmy musieli ten kraj opuszczać w przypadku no, działań wojennych. No bo dużo się mówi na przykład właśnie o miejscach ucieczkowych, jakichś tam działkach ucieczkowych, domkach ucieczkowych. A może być tak, że przyjdzie taka sytuacja, że będziemy uchodźcami. Jak na przykład jest w Syrii, tak? Że będziemy musieli wskutek chociażby właśnie prowadzenia działań wojennych kraj opuszczać. Dlatego chciałem się skupić na kierunku tej ucieczki, tej ewakuacji, tak? Tak od razu też zaznaczę, nie jestem żadnym żołnierzem, strategiem, geopolitykiem, trochę uważałem na geografię. O, może w ten sposób. Chcę się po prostu według mnie subiektywnie, który kierunek obrać jako najlepszy kierunek na ewakuację. No, posłużę się dzisiaj taką mapą Polski. No, mam nadzieję, że będzie to trochę widać. Gorzej jak nie będzie. Ale widzę na pierwszy rzut oka, że widać całkiem nieźle tą mapę. Tak. Zapytano mnie właśnie pod kątem wojny polsko-rosyjskiej, tak? No najprawdopodobniej, tak jak mówię, zaznaczam, nie jestem żadnym strategiem ani geopolitykiem, ale najprawdopodobniej atak nastąpi z dwóch stron, może nastąpić z dwóch stron. Z kierunku Białorusi, no i z północy, z kierunku obwodu kaliningradzkiego i z morza. Czuję się trochę jak pogodynka. I z morza, tak. Nie wiadomo co z Ukrainą, no tutaj niżej, bo jeżeli by na przykład została Ukraina zajęta, prawdopodobny atak też na południe Polski poszedłby z terytorium Ukrainy. Aczkolwiek Ukrainę na razie, że tak powiem, pod takim dużym znakiem zapytania zostawię. Gdzie się ewakuować? No, pewnie wszyscy na logikę weźmiecie, że skoro wróg idzie od wschodu, najlepiej uciekać na zachód, tak? No ja uważam, że niezupełnie. A dlaczego? No zobaczcie sobie taką rzecz. Najważniejsza kwestia tutaj dla mieszkańców ściany wschodniej. Mamy coś takiego, co dzieli właściwie Polskę prawie że na pół. Mianowicie mówię tutaj o Wiśle. I teraz wyobraźmy sobie, że ci ludzie mieszkający po tej stronie Wisły muszą iść na zachód. Największa przeszkoda to jest tutaj właśnie. To jest Wisła. Dlaczego ja o tym mówię? No mówię o tym dlatego, że no wiadomo, na każdej rzece są mosty, są przeprawy, tak? Żeby tę rzekę przekraczać. Mosty, te przeprawy prawdopodobnie zostaną, jeśli nie zbombardowane, to zajęte przez desant wroga, ewentualnie przez nasze wojska, które w pierwszej kolejności będzie przepuszczało sprzęt wojskowy, żeby po prostu odeprzeć atak nieprzyjaciela, tak? Dlatego ja uważam, że na zachód nie ma co tutaj iść. Najlepszym kierunkiem, według mnie, byłby kierunek południowy. Właśnie nie widać. Przepraszam. O, kierunek południowy, czyli idziemy na południe, na Słowację i potem dalej na zachód, ewentualnie skręcamy w kierunku Czech. Ja wiem, że to może takie trochę kuriozum, co o tym mówię, tak, że to taka trochę abstrakcja, no ale sami widzicie. No raczej mało kto sforsuje rzekę, tak? Niewiele osób umie pływać. No to taką rzekę jak Wisła też trudno jest przepłynąć, sforsować. Więc i to weźmy pod uwagę. Natomiast tak, na południu są góry. Wiadomo, no nie, też jest jakaś przeszkoda. Niemniej jednak myślę, że łatwiej jest przechodzić przez góry niż forsować rzeki. Przynajmniej w mojej opinii. Teraz skupmy się na tym kawałku Polski. Czyli po lewej stronie Wisły, jak patrząc od tej strony. No i tutaj troszeczkę jest sytuacja niby fajniejsza, jeżeli chodzi o ewakuowanie się na zachód, tak? Natomiast mamy kolejne, najważniejsze według mnie przeszkody. No, tutaj mamy Odrę, ona sobie płynie, tak? I tu mamy Nysę Łużycką. I
I to są kolejne dwie rzeki, które trzeba forsować. A wróg może pomyśleć tak samo o tym, żeby te przeprawy wszystkie na tych rzekach zbombardować. Żeby nasi sojusznicy nie byli w stanie przerzucić drogą lądową z terytorium Niemiec wojsk, tak, żeby nam pomagały. Generalnie mogą to zrobić przez Bałtyk, tak? Aczkolwiek myślę, że w sytuacji zagrożenia wojennego Bałtyk będzie bardzo blokowany przez nieprzyjaciół. Więc tutaj też i to trzeba mieć na uwadze. Więc tak samo wybrałbym kierunek południowy, czyli idziemy na Czechy. No tutaj mamy znowu Odrę, tak? Widzimy. Więc dobrze by było przejść tak mniej więcej w te, tutaj kierować się. Ja bym się kierował przynajmniej na Cieszyn. Nie widać. Teraz widać. Ja bym się kierował właśnie w stronę na Cieszyn, tak? Góry są tutaj niewysokie. One nie są jakieś trudne do sforsowania. No gorzej, jakbyśmy przez Tatry mieli przyjść, tak? No nie każdy może. Tutaj mówię, te góry nie są ciężkie do sforsowania. Rzek, jak widać, nie ma jakichś dużych. Poza tym, no w górach te strumienie rzeki nie są jeszcze takie bardzo głębokie. Też jest łatwo je forsować. Także, jeżeli ja miałbym subiektywnie, osobiście wybierać kierunek ewakuacji, udałbym się na południe. Nie na zachód, tylko właśnie na południe. Na Słowację, na Czechy, potem ewentualnie dalej na zachód, tak, gdyby mnie do tego życie zmusiło. Tak, no, tak jak mówię, no to jest oczywiście czysta abstrakcja, co teraz mówię, takie trochę political fiction, tak. Niemniej jednak, no, odpowiadam tutaj moim dwóm kolegom, którzy zadali mi pytania, tak. Gdzie się ewentualnie ewakuować, którą stroną, jak gdyby na przykład właśnie doszło do zajęcia większego terytorium przez nieprzyjaciela. Też tak może być, tak? I też musimy to brać pod uwagę. No to, co się odwołałem na samym początku do Syrii, tak? Do wojny domowej w Syrii. Ilu ludzi musiało opuścić swoje terytoria? Oczywiście, no, powiecie mi teraz, no tak, człowiek z nadmorza ma iść na południe, taki kawał drogi. Zgadzam się, jest to ciężkie. Niemniej jednak, zwróćcie, znowu wracam do tych Syryjczyków, do tych uchodźców z Syrii. Oni potrafią naprawdę setki kilometrów przejść, żeby się ratować. Więc pomyślmy o tym. To jest właśnie też kwestia ewakuacji, tak? Też, tak jak mówiłem, ewakuacja jest tematem trudnym, ciężkim. Dlatego też tak trochę kluczę z tymi tematami, żeby jak najdokładniej to wziąć i powyjaśniać, tak? No nie zawsze się udaje. Każdy ma jakieś inne spojrzenie na ten temat ewakuacji. Ja chciałem właśnie pokazać ten temat, jak ja to widzę z perspektywy, gdybym właśnie musiał kierunek ewakuacji obierać. Także tutaj właśnie bym wybrał kierunek południowy. Właśnie teraz patrzę na tę mapę i widzę jedną taką ciekawą rzecz, bo wszyscy się skupiają na tym przesmyku suwalskim, czyli tutaj. Ale zobaczcie, tu jest Warszawa, obwód kaliningradzki, Białoruś i zobaczcie, 1/4 kraju pod okupacją. Perspektywy niezwykłego laika, tak na logikę biorąc pod uwagę. Także słuchajcie, to co zawsze was proszę, zachęcam do dyskusji, zachęcam do waszych opinii, zachęcam do subskrypcji, polecania kanału, tak jeżeli się wam spodobało, komentowania. Tak jak mówię, to jest po prostu moja opinia na temat właśnie ucieczki z kraju w przypadku, gdyby no po prostu faktycznie ten wróg ten kraj zajął, tak? Także to są moje opinie. A, wróćmy jeszcze do gór, tak? Bo tak jak mówiłem, no przez góry też jest trudno przechodzić, ale tak łatwiej jak forsować rzekę. Niemniej jednak też, paradoksalnie, w górach jest się też łatwiej bronić, tak? Chociaż ciężej trochę przeżyć, ze względu na klimat, zwłaszcza zimą, ale jest łatwiej się bronić, tak? I na przykład, no, w takich krajach, chociażby Iran, Afganistan, tak? Afganistan, do tej pory się tam wojna toczy. Talibów do tej pory nie pokonano, bo się pochowali w tych górach. No i świetną partyzantkę tam sobie zorganizowali, tak? Tego też, między innymi też i dlatego ten kierunek bym obrał. Poza tym, no, tereny południowe, tereny górskie, no to jest sporo lasów też, tak? Czyli jakaś większa szansa na jakieś jedzenie, typu chociażby dzikie zwierzęta, tak? Typu chociażby rośliny, grzyby. No i też strumienie górskie, tak, które są z reguły czystszymi niż te już w centralnej Polsce. Także to też jest taka moja uwaga. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko.
Także tak się chciałem z wami podzielić taką opinią. Nie chcę nikogo straszyć, bo ja jestem daleki od straszenia, daleki od politykowania, daleki od pisania jakichkolwiek scenariuszy. Wziąłem to po prostu na logikę, na chłodno, jak ja to widzę. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.